Cześć, z tej strony Daniel. Fajnie, że jesteście w RR Moto. W tym filmie pokażę Wam kask, który swoim wyglądem, przeznaczeniem idealnie będzie pasował na motocykle typu Scrambler. Przed Wami model V60 od HJC. Myślę, że patrząc na ten kask będziemy mieli przed oczami Bella, a jakże, Bell Moto 3, od tego wszystko się zaczęło i teraz każdy z producentów chce mieć taki kask w swojej kolekcji. HJC odrobiło bardzo mocną lekcję, ponieważ ten kask jest wykonany, uwaga, z włókna szklanego. Tak, większość konkurencji jest wprawdzie trochę tańsza, natomiast wykonuje takie kaski przeważnie z plastiku. Tutaj mamy porządne włókno szklane i to widać i czuć, ponieważ ten kask jest bardzo solidny, mocny, a jednocześnie lekki. Dla wersji L, czyli tej większej, waży 1250 gramów. Czyli tutaj mówimy już o wadze zbliżającej się do prawdziwych kasków offroadowych. Natomiast ten kask prawdziwym kaskiem offroadowym oczywiście nie jest. To jest mieszanka czegoś pomiędzy kaskiem integralnym a kaskiem offroadowym, więc teoretycznie idealnie będzie nadawał się na scramblery. Jest lekki, ma bardzo dużo wentylacji, ma daszek, który jest na trzech klipach, możemy sobie go odpinać, wpinać, więc możemy jeździć zarówno z daszkiem, jak i bez daszka. Mamy wizjer, który jednocześnie robi zablendę i mamy regulację na trzech poziomach. W tej chwili maksymalnie w dół, on prawie całkowicie nam zamyka tą przestrzeń, prawie, bo jednak troszkę tej przestrzeni na wiatr zostawia, delikatnie wyżej i jeszcze wyżej i całkowicie cofamy do góry. Więc w zależności od tego, jak chcemy jeździć, tak możemy sobie ten wizjer ustawić. Musimy jednak pamiętać, że to nie jest kask, który specjalnie będzie nadawał się na autostradę, nie. On będzie głośny, ten daszek będzie, mimo że mamy tutaj pewne zabezpieczenia i takie specjalne miękkie podkładki, to on może latać, tak, w taki właśnie sposób przy wysokich prędkościach, więc nie polecam tego kasku dla osób, które chcą jeździć po autostradzie, ale dla takich osób, które chcą zwiedzać właśnie takie pod miastem, jakieś fajne przejazdy, jakieś lasy, jakieś fajne szutrówki, oczywiście tam, gdzie można jeździć, to ten kask ze względu na swoją wentylację, lekkość i mocną skorupę będzie spisywał się bardzo dobrze. Nasz wizjer powleczony jest także powłoką antifog, więc nie będzie parował przez najbliższe 2-3 lata użytkowania. Później taką powłokę możemy sobie samodzielnie odświeżyć. Jeżeli chodzi o środek, mamy tutaj zapięcie podwójne D, czyli mocne zapięcie sportowe. Mamy także wyściółkę, która na zewnątrz wykonana jest ze skóry. W środku jest miękka, przyjemna, nadająca się do prania, antybakteryjna, pochłaniająca wilgoć w systemie Super Cool. I uwaga, mamy tutaj także takie dwa elementy, takie dwa czerwone paski, czyli jest to system awaryjnego wyciągania policzków bocznych. Po co? Po to, że gdybyśmy jednak mieli jakiś wypadek, to aby łatwiej ściągnąć kask z naszej głowy bez szarpania głową i szyją, możemy najpierw to usunąć, a dopiero później kask z naszej głowy, który wychodzi już bardzo swobodnie. I to jest fajna rzecz, że nawet w takim kasku retro to bezpieczeństwo jest na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o wentylację, z przodu na szczęce znajdziemy 6 kanałów wentylacyjnych, które są na stałe otwarte. W dodatku bardzo dużo powietrza będzie wlatywało też przez miejsce, gdzie mamy wizjer, ponieważ nawet jak zamkniemy go do końca, to i tak zostaje pewną przestrzeń, przez którą będzie wpadało powietrze do środka. Nie mamy także długiego deflektora tutaj, to jest jakby w zasadzie w ogóle nie mamy tego deflektora tutaj, więc tędy powietrze też będzie wpadało do środka. To jest fajne, kiedy jest naprawdę gorąco, wtedy w tym kasku po prostu nie będziemy się tak bardzo pocili. Więc moim zdaniem dla wszystkich osób, które są zapalonymi fanami klimatu retro i chcą mieć kask, który nie tylko będzie dobrze wyglądał, bo takich kasków, które dobrze wyglądają jest sporo, ale przede wszystkim będzie też bezpieczny, to ja nie mówię, o lećcie, kupujcie HJC, ale warto go rozważyć. Model V60 występuje w rozmiarach od XS do 2XL. Jeżeli jesteście zainteresowani modelem V60, to w opisie tego filmu znajdziecie link, pod którym możecie sprawdzić sobie wszystkie dostępne kolory w odpowiednich rozmiarach, a także aktualną cenę. A dla osób, które chcą przymierzyć ten kask osobiście, bo zawsze warto przymierzyć taki kask osobiście, każdy z nas ma troszkę inny kształt głowy. Niektórzy będą chcieli sprawdzić, jak jest w okularach, a da się jeździć w tym kasku również w okularach, to zapraszamy Was do naszych sklepów stacjonarnych. Chcąc ułatwić Wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.